Kamil tutaj nas zaprowadził. Mówił, że tutaj lokalna jakuza się stołuje. Jest duża szansa, że spotkamy przedstawicieli tej grupy społecznej. No zaraz zobaczymy, czy polega to naprawdę. Jeszcze zamknięte? Chyba tak. Ale będą ci goście z jakuzy. Myślę, że dla ciebie otworzą wcześniej. Ale będą ci goście z jakuzy. Powinny być. No. Dobry. O. Ten? Okej. This żeśmy wylosowali. This. Ty, patrz, tu się gotuje. Są stosowne te drinki. Zarąbiste te plakaty. Wiesz, że tu się ten kapustą zagryza sam tam browarek. Bless you. Bless you. A. Co wybrałeś? Kosztuje 500 jenów no. Bez podatku. To jest duże piwo. No. A za 1500 masz... Mamy w Olly Kendry. 1500 Olly Kendry. No osoba, tak. Czyli 3 browary. 3 browary. Mieć tu 3 browary, żeby wyjść na miasto jeszcze? Albo możecie już na koktajle. Nie, to po browarze. Po browarze. Tak? Tak, no bo, nie, bo tak to się złoimy i będzie lipa. Okej. Okay. No, widzicie, przysiądziemy do innego baru. Dobra. No. A to co, po piwie na razie? Po piweczku. Tak właśnie, wygląda podziemny krąg jakuzy. Na razie jeszcze bossowie nie przyjechali. Tak to nie przyjechali, my jesteśmy. No, my jesteśmy w bossowie jakuzy z Miedzianej Góry, ale to nie liczymy się za bardzo w tokijskiej siatce. Ale przed chwilą od Emila uzyskałem informację, że ogólnie przyzwojonym rytuałem jest zabieranie przez pracodawców grupy swoich kolegów z pracy na picie alkoholu oraz uciechy cielesne, że tak oględnie to nazwę, żeby nie trzeba było disclaimera YouTube'owego. Jest to ogólnie przyjęte i społecznie akceptowane. No, powiedzmy, że istnieje. Istnieje takie coś. Ciekawa sprawa. Słuchajcie, mamy japoński mail time. Przychodzą niespodzianki. Mail time specjalnie dla szafy, który przyjechał do Japonii. Najpierw flacha KitKat. O kurnias! KitKaty o smaku sake. Co ty mówisz? Oczekuję solidnej recenzji. No nie, oczywiście. Dziękuję ci, Emil. Nie widziałem takich. Mają nawet procenty. Tak. Zaraz ci pokażę. Czyli raczej nie spożywać ich przed... To nie jest przed prowadzeniem kanału na YouTubie, tak. Gdzie to były te procenty napisane? Zaraz ci znajdę. Alkoholu, czyli alkohol 0,8. No to spokojnie. Absolutnie nie będę mógł ciągnika siodłowego po tym prowadzić. Nie, to są ciastka. Ciastka. Kitka do smaku sake. Butelka myślałem. Kurnia, no zarąbista sprawa, nie widziałem z tym. To jest taka chyba limitowana edycja, znalazłem to pod Nikko. Kurna, zarąbista, dzięki Emil. To jedno. Drugie, nie wiem czy lubisz czosnek. No, lubię czosnek. O, zobaczymy jak ci będzie smakował czarny, wędzony czosnek. Czarny, wędzony czosnek? Jest czarny. Wydaje mi się, że tu mi sporą minę chcesz przeładować. Jest, on jest wędzony chyba i ale on jest, miesiąc i w ogóle jest jakoś w sosie sojowym przygotowany. Ale on jest dodawany jako dodatek do samego jedzenia. Można go jeść po prostu. Po prostu? Można z niego też przygotować bardzo dobry sos do mięsa. Kurnia, czarnego czosnku to w życiu nie widziałem. Czy bo to jest biały, bo po procesie, czosnek, po procesie jakiś wędzony, tak. Wędzenia się robi czarny. Po miesiąc to trwa podobnie. No na pewno bym czegoś takiego tutaj nie kupił. Polecam. Bardzo dziękuję. Chciałbym zobaczyć twoją reakcję. Kolejna rzecz to fasola. Nie wiem w jaki sposób przygotowywana, ale jest całkiem spoko. Je się ją bez skóry. Jest na skórki. Nietypowe japońskie frytki z majonezem. To jest sałatka ziemniaczana. Sałatka ziemniaczana i... Ale to są krokiety japońskie. Żają yakitori, czyli patyczki z podrobami z kurczaka. No z mięsem też. Tutaj widzę, że to chyba jakaś... Jest jakaś ta, a tu są co? To jest mięso czy są podroby? Mięso jest chyba. Mięso kurczak pewnie. A i tam jest sos do grzybek. Sos i grzyby sobie. A nie, to nie jest do tego. Nie do tego. To już jest upaprane tym sosem. To już można jeść od razu. Kurnia, fajne. O, już się zaczyna. Wieczór. Są neony japońskie, świecące. Wszystko wygląda. Kurnia, jaki ten. Przeszklenie eleganckie. Wszystko za 550, basement numer 1. Są sushi bary, francuska kuchnia. No i mini stop. Jest klimat. Z wami. Słuchajcie, tu żeśmy znaleźli
taki punkt informacyjny, ten oświetlony tu jest z reklamami, i ten punkt informacyjny, do którego się tutaj wchodzi, no to możecie wejść do takiego punktu i zdradzić swoje wszystkie potrzeby natury prywatnej. I tutaj grupa, która tam pracuje, będzie starała wam się wskazać miejsce, gdzie możecie iść i zrealizować swoje najbardziej dziwne fantazje. Jadę. Tak, już widzę, że jest też na Tokio 2020 pełna oferta różnorakich uciech. I to rozumiem, że to może być w innej dzielnicy, nie to, że gdzieś tutaj idziemy. To jest za... wszystko dookoła. Tak? Wszystko dookoła, gdzieś myślę, tutaj, tutaj w tej okolicy. Są różne takie miejsca, kluby, bary. Młode, jakieś życzenia? Fajny budynek. Fajny budynek, no to jest, załatwiłem ci. Strawberry jam, Shibuya, no to jest po prostu ten. Truskawkowy dżem, tylko dla mężczyzn. Specjalna wersja za 9 tysięcy. Tak, od 18 lat za 9 tysięcy. Tak. Ale widzisz, jaka koleja, żeby tam wjechać? Niedziela, nie ma, u mnie na mapie miałem zaznaczone. No, niedziela kolej. A do tego baru z truskawkami w ogóle kolejki nie było. No nic, na razie odpocznijmy. Miejmy nadzieję, że jeszcze ci nam się uda. Mam takie sushi, bardzo ładne. Seafood, multifruit sushi. Jest powypisywane, ile kalorii, który sushi ma. 103 kalorie. Aha. Ale tu pewnie poszło, wiesz co, 121, 130, ale są mi po 74. Te, których najbardziej nie lubisz, po 87. No nic, nie będziemy tutaj siedzieli. I tak wygląda proces zamawiania, bo jest na filmiku. Właśnie mieliśmy tam dzisiaj takie coś zrobić. Przyjeżdża pociąg specjalny Shinkansen i mistrz sushi gdzieś na... robi to u siebie na barze, a wy sobie zamawiacie i takie pociągi jeżdżą właśnie z dostawą. Z Yamagata Kobe. Ale to jest jakiś słaby Kobe beef. No jak słaby, no zobacz, to wygląda. Ale ma bardzo mało, ma ten, ma za mało tego białego, wiesz? To nie jest dobra klasa. No to może tak tanie trochę, nie? Na przecenie. No wiesz, jak tu jest za 600 jenów, Kobe beef. No to wiesz, to niemożliwe. Takie Kobe beef to ja mam u siebie w Biedronce. Labi Shibuya. Ja to mam plecak w ogóle. Welcome, aha, tu są zabawki. Nie, nie. I tak nie mogę nic wrzucić na YouTube, bo zaraz Taco Bell. O, to patrz, jeszcze to funkcjonuje w Japonii. Pamiętasz, było w grubej kaczce kiedyś? A jeździłeś na to tak, to czy nie? Już razem byli. No tak, ale potem jeździłeś się tak? Już zamknęli zaraz. Tacos, burritos, crunch wrap supreme, Taco Bell Japan, no to ciekawe jest, to już nie pomieszczę niestety. Ale o co chodzi z tym barem z wibratorami? To jest bar z wibratorami tylko dla kobiet i par. No. Jest 350 różnych wibratorów do zobaczenia, dotknięcia i wypróbowania. No co ty mówisz? Shibuya. No to ciekawe. Wibrator, rotor, konsum, kondom i różne inne rzeczy. Weszliśmy do mega super fajnego sklepu, który się nazywa Mega Donki. Łatwo sobie to skojarzyć. Znalazłeś to, co szukasz? Bardzo dużo różnego stafu. Fajnie sobie go zlokalizować na Shibuya. Ja sobie zaraz dam gwiazdkę, bo kosmetyki, nie kosmetyki, plus różnego rodzaju rzeczy, których nigdzie indziej się nie trafi i w stosunkowo dobrych cenach, na przykład skarpetki do Japonek, niedostępne w naszym kraju. Podobnie, już idę, podobnie jak dla tego, dla Logitecha też nie ma kitka, to jest kalkan. Jest dla pieska coś? Japońskie przysmaki? A, zabawki. Kurnie, to dla małych piesków. No wygląda naturalnie. Na trzecim piętrze sprzedają, tak. No to jest dobre. Tu złoto, ale kurwa, powiem ci, że rozbicie totalne, jeśli chodzi o akcesoria tego sklepu. No, samasz markowe jakieś produkty, jakieś Levitony. Zegarki po 100 tysięcy złotych i skarpetki po 20 zł. Odlot totalny. Zegarki po 100 tysięcy, rowery. A teraz co to jest? I jak się tego używa?
To jakaś lipa jest, co ty mówisz? Do czego to służy w ogóle? Wiesz? Aktorki porno mają swoje... ze swoim rozmiarem i odlewem. Jaką lubisz aktorkę? Taką lubisz, taką? I sobie bierzesz. Ja na gry chciałem. Pokrowiec? Tą aktorkę możecie zobaczyć u mnie na kanale, na żywo. Był odcinek z nią, spotkałem się z nią. Ale słuchaj, o co tu chodzi? A to jest rozmiar azjatycki, to przecież europejskie to nie mieszczą chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tu jest wszystko dokładnie pokazane, jak to działa. Jak to się kręci. Japońska technologia, to mi się podoba. To są takie, które się na Bluetootha są. O, patrz, tu jest gościu, co robi reklamę. Ale wstydzi się tego, co robi. A to jest chyba test jakiś. Poczuj, jak, norma, jak japońskie, bo ja nie mam odnośnika. Oj, tu jest na ten, grubo z zasilaniem, 230. A tutaj nie jest, po 5000? No dobre, to fajny jest dział. Jak już kupiłem skarpetki, to powinien teraz kupić coś z tego działu. Podobno to jest produkt eksportowy, Emil mówi. Tak, to są produkty typu Tenga, czyli japońskie masturbatory. Tutaj otwierasz, tu otwierasz. Czy muszę tłumaczyć więcej? A tu jeszcze naciskasz, pisze. Jest napisane. Można naciskać chyba i... Dobra, to różne nie ma to sposoby zastosowania. Pozostają to już waszej wyobraźni. Właśnie, to jak ktoś testował, to niech napisze, że się to w ogóle opłaca. Młody masturbatory, w okazyjnej cenie, po 997. Byłem przekonany, że to jest zestaw świeczek. Ale to są masturbatory, Tenga. Tu dziewczyny kupują dla swoich chłopaków, te? A można przymierzyć? Tenga, bardzo dużo różnych produktów. Ale co to jest? Bardzo znanej firmy. Weź na to odkręć tą klapę. Jak to działa? O kurde. Ktoś to używał już. Zabudzać obiektyw. Ja to wiesz, ja cały czas myślałem, że jak tu są rowery, to są akcesoria do roweru. Ale widzę, tak to tutaj działa. Wiesz, lubrykanty też mają na pewno. Ale też można nasmarować łańcuch. To się, można powiedzieć, nawet wszystko razem ze sobą zazębia. Okazuje się, że jest też i mój rozmiar, ale nie mam jak do bagażu schować. I nie tym razem nie nabędę. Przechodzimy nagle do figurek. Ale Pikachu żeśmy stwierdzili, że jest dużo bardziej popularny niż reszta grupy. O! Jako lodówka może pracować. Znalazłem fajne zapalniczki, ale nie wiem, czy kontrola na lotnisku miałaby poczucie humoru. Mogłoby się okazać, że nie. No i mogłoby być słabo. Wolno startuje. Z daleka nawet wygląda jak żywe, nie? No fajne. Taka zdoba.